Kile w tym roku przyleciały dużo wcześniej. Mamy początek grudnia. Nie wiem, czy to dobra wróżba, czy wręcz przeciwnie. Od wczoraj nunia jest bardzo chora i staram się, jest na górze, staram się znaleźć moc dla niej, ale na ten moment są problemy. Nunia ma uszkodzone organy wewnętrzne i nie. Wczoraj próbowałam ją wsadzić do transportera, ale mimo bólu walczyła tak strasznie, że boję się, że byłam za brutalna i jeszcze pogorszyłam jej stan. No nie jestem w stanie jej przetransportować bez dalszego traumatyzowania, uszkadzania do weterynarza i na ten moment próbuję znaleźć weterynarza, który by przyjechał tutaj i jakoś użył niuni na tyle, żeby można ją było wziąć i zabrać, ale na razie bezskutecznie. Mam nadzieję, że te gile to jednak dobra wróżba. Trzy dni później. Gile nadal. Na drzewku. W sumie teraz tylko jeden. Ostatnimi dniami miałam małą dramę z kicią. Dostała zapalenia jelit z zatorem. Nie załatwiała się, nie robiła kubki. Przez 2-3 dni leżała osowiała. Wtedy pierwszy raz chciałam wziąć ją do weterynarza i zapakować w transporter, ale taki ciusia tego nienawidzi. Musiałam siłą ją trochę upychać, jak poduszkę, i no nie udało mi się, bo Mimo cierpienia ten kot rozwalił transporter. Zadzwoniłam do weterynarza, że nie dojadę, i weterynarka powiedziała, że, że spróbowała je dać jej czopki. Kiedy, pojechałam, kiedy wróciłam z apteki z czopkami, to już był kot w innym stanie. Miał odbyt spuchnięty, w dziwnej pozie leżał. Mm, nie dał dotknąć się tam w ogóle, także o, nie było mowy o założeniu czopka. Całą noc nie spałam, całą noc płakałam, patrząc jak kot nie może się. No, kot też właśnie już widziałam, że jest źle, bo zaczęła sama miałczeć i, i płakać, bo nie mogła w ogóle na brzuszku się położyć ani na boku, tylko w dziwnej porze pozie z kuprem do góry leżała yy, sobie. No, i powiem szczerze, już się pogodziłam, że chyba hmm, to będzie koniec. Bo jak ja mam kota zawieźć do weterynarza, jeżeli nie mam go, jak przetransportować? A sytuacja jest taka, nawet, żebym wcześniej była. Gdybym zamknęła ją w samochodzie, nawet tak, to ona była tak przerażona, że nawet, jak by dojechała na miejsce i mi wyskoczyła, uciekła, Gdzieś to bym jej nie znalazła, dla niej w obcym i dla mnie miejscu. Więc powiem tak, płacząc do rana, yy, patrząc jak kot cierpi, próbowałam poruszać wszystkie możliwości, żeby to weterynarz się pojawił tutaj, yy, ale bezskutecznie. W końcu stwierdziłam, Nieważne, nawet jak uszkodzę bardziej kota, wepcham ją siłą do pudełka, upcham i jadę do weterynarza. Nunia zaczęła się źle czuć pewnie dużo wcześniej, tylko przeoczyłam pewne sygnały, jak to, że wyrzucając, czyszcząc jej kuwetkę nie widziałam kubki i nie robiła od dwóch dni. Yy a że coś źle, źle dzieje, zauważyłam, kiedy ponownie chciała zrobić kubkę i przy tym bardzo stękała i płakała. Wtedy właśnie zadecydowałam, że trzeba zawieźć ją do weterynarza. Po tej pierwszej nieudanej próbie patrzyłam, jak męczy się całą noc, płacze, nie w dziwnej pozycji mm, leży właściwie to był jakiś przykłód z tyłkiem do góry nie wiem jak to określić I no nie spałam całą noc mm, różne myśli przychodziły mi do głowy, że może się wyliżę jednak z tego były osoby, z którymi rozmawiałam, które mówiły mm, nadszedł czas i rano, po nieprzespanej nocy rzeczywiście uwierzyłam w to, że nadszedł jej czas, że to już na koniec naszego wspólnego bycia. Ale chciałam, nie chciałam, żeby jej życie kończyło się długo w męczarniach. Chciałam, żeby po prostu ktoś przyjechał i ukrócił je. Te cierpienia Kiedy zadecydowałam, że wcisnę ją W pudełko siłą <laughs> Przykryję pokrywką I zawiążę na cztery supły Wsadzę do samochodu I pojadę Stwierdziłam po prostu, chcę żeby Zakończono humanitarnie Jej cierpienie I, i z taką intencją Właściwie ją wiozłam Wiozłam w moim niemaniu umierającego kota, żeby humanitarnie przerwać cierpienia. Sąsiad y, pomógł mi ją wsadzić do pudełka. Już była zmęczona, już tak się nie wyrywała. Wsadzając do pudełka. Y, pudełko włożyłam do samochodu, poszłam wziąć swoje rzeczy i um, zamknąć chatę i kiedy weszłam, otworzyłam drzwi od samochodu. Kicia siedziała. Na normalnie wylazła, wyzwoliłaś z tego pudełka, ale przynajmniej już nie miała siły uciekać z samochodu, po prostu szybko zamknęłam drzwi i ruszyłam przed siebie, ruszyłam w kierunku weterynarza. Gabinet, który miałam e, jako pierwszy odwiedzić, był dosyć blisko, bo 6 km stąd, ale pani weterynarka powiedziała, że nie wyrobi się. Szybko i żebym ruszyła do miasta, więc 15 km przede mną był śnieg, ale miałam opony zimowe, więc przycisnęłam odrobinkę gazu. Tutaj pokierowało mnie lokalnymi drogami, które są nieodśnieżane, więc samochód brnął w śniegu. I dosłownie 5 minut przed weterynarzem, 4 km przed weterynarzem, nagle coś pierdykło. Akurat wjeżdżałam pod podjazd, taki wiadukt był nachylony, więc byłam na niskich biegach. Ja tu chcę nagle co prum, Ja chcę wrzucić wyższy bieg, a tu nic. Samochód się zatrzymał i nie ruszy. Pomyślałam sobie o nie. Ale tak, jak to mówią, nieszczęścia chodzą parami. Yy, mój mitsu. Zdech. Tak więc zatrzymałam się. Yy, znaczy, zatrzymałam się. Samochód się zatrzymał. Włączyłam awaryjne i powiem tak, nawet nie zdążyłam. Chciałam wysiąść, żeby zobaczyć o co chodzi. To była jednokierunkowa, więc niektórzy kierowcy byli wyrozumiali i mi omijali, inni chyba myśleli, że na złość im się rozkraczyłam na tej drodze moim samochodem i trąbili. Ale chcę powiedzieć o cudownych ludziach, którzy nagle znikąd się pojawili. Pierwszy to był pan, właśnie chciałam wysiąść z samochodu. E, zatrzymał się przede mną e, podszedł, e, otworzyłam szybę, mówiła Pani, nie mogę długo tutaj stać, ale powiem Pani tylko tyle, niech pani wrzuci na luz i się stacza. E, w dół, tam jest zakręt i pani wiedzie sobie w boczną ulicę. Zaczęłam się staczać rzeczywiście w nerwach, e, bo oczywiście wszystkie myśli, e, nie wiadomo, w sensie kot z tyłu nie wiadomo w jakim stanie, jak długo wytrzyma. Um. Ludzie, którzy mnie obijali, a niektórzy właśnie pipczeli, jakbym na złość im to robiła. Ale ledwo się stoczyłam i wykręciłam e, w tą boczną uliczkę nie za daleko, bo już było płasko, więc samochód już nie miał rozpędu. Właśnie chciałam wysiąść, żeby zobaczyć, co się stało, co to może być. E, Dwóch młodych mężczyzn nagle się pojawiło z Nico, W sensie widziałam, że to trzymali się mówiła. Proszę Panią, myśmy panią mijali, ale zawróciliśmy, bo widzimy, że coś się dzieje. Pomożemy Pani przepchać samochód. Tutaj jest parking przy supermarkecie. I przepchali mnie we dwóch na ten parking. Ja wyglądałam po prostu jak kupanie szczęścia, zapłakana, roztrzęsiona, zawołali mi lawetę. No po prostu chciałam jeżeli kiedykolwiek trafiliby na ten kanał, chciałam im serdecznie podziękować za taką bezinteresowną serdeczność, pomoc, coś wspaniałego. Zawołali mi lawetę, na którą czekałam niecałą godzinę. Nie, nie siadałam do samochodu, bo ja myślałam, że na zawał ze, zejdę. Z nerwów z tego wszystkiego o kicie, o to wszystko, powiedziałam Panu. Weszłam do supermarketu, żeby kupić sobie wodę, bo z tego wszystkiego stwierdziłam, nie wzięłam nic do picia, nie jadłam wsiadania. Um, powiedziałam panu przykazie, że pana, jeżeli ja tutaj padnę trupem, to niech to, to. Chciałam tylko powiedzieć, że w tym samochodzie jest kicia, prawdopodobnie umierająca, i że pan przekazał panom od lawety, że tam jest zwierzę. I powiem szczerze, że, że widziałam tyle wyrozumiałości w obsłudze tego supermarketu bo w końcu. Zmarzłam, e, nie wsiadam do samochodu, myślę jak mam zejść na zawał, to żeby paść na tym parkingu. E, ale widziałam tyle wyrozumiałości w obsłudze tego supermarketu, chyba na fali tego, co się zdarzyło z tą biedną dziewczynką, która nie miała szczęścia i, i czułam się bezpiecznie, że nawet jak, jak mi się coś zdanie, to nikt mnie nie zostawi bez pomocy. <laughs> Przyjechali panowie od lawety, a międzyczasem moja y, koleżanka z, y, z Radomia organizowała pomoc, żeby kicie odebrać i zawieźć do weterynarza. Swojego kolegę poprosiła o to i czekałam na niego, ale akurat nie wyrobił się, nie znalazł mnie. Przyjechała laweta, ja mówię: Panowie, ja mam kota w środku. Ja muszę do weterynarza. Czy możemy samochód z kotem na lawetę i lawetą do weterynarza? I zawieźli mnie do weterynarza. Mało tego, Kicia mi uciekła, nie da się tego kota, po prostu mimo, że tak cierpiała, ona tak była nastawiona na ucieczkę, że uciekła pod samochód jakiś inny. Panu Odlawety też serdecznie dziękuję za wszystko, jeżeli kiedykolwiek panowie trafią na ten kanał, to jeszcze raz dziękuję. Pomógł mi ją złapać. Gdzieś wynajął jak, jakiś, jak, jakąś miotły, jakiś styl odmiotły. Z samochodu wyciągnął i, i podgonił mi tak, że mogłam ją złapać. W końcu weszłam do, do weterynarza, a panowie odwieźli samochód podskazany przeze mnie. Adres mechanika. No i mm, pani weterynarki powiedziały: Ten kot może żyć. A powiedziały tak, dlatego że Kicia przeszła prześwietlenie rentgenowskie i okazało się, że jest zatkana na całej długości od żołądka przez jelita karmą, i z małą szansą na to, żeby się to samo przesunęło. Przy okazji Rentgen ujawnił ciężki wypadek, któremu uległa Kicia, jak była prawdopodobnie mała albo młoda. Została prawdopodobnie potrącona przez samochód, który przetrącił jej miednicę, zmiażdżył kręgosłup, znaczy tak naruszył kręgosłup, że naciska na odbyt. Także panie weterynarki powiedziały, że w ogóle dziwią się, że ten kot się załatwia, że robi kupę. Zdziwiły się, że w ogóle urodziła pięcioro kociątek, zanim została wysterylizowana, które wyszły z niej nienaruszone. Ja widziałam, jak ona cierpi, bo poprosiła mnie o asystę przy porodzie. Kicia, tak, naprawdę. A może Wam opowiem kiedyś tą historię. Ale ma przesuniętą nerkę. A oprócz tego to, co widać, nie ma zębów na przodzie, ma oko uszkodzone. Niektórzy mi mówili, że pyszczek ma nieforemny, taki przesunięty, ja tego nie widzę. Więc popatrzyłam na nią i, i stwierdziłam, yy, ona jest niesamowita. W sensie, niezniszczalna bohaterka, jeżeli ona wylizała się z tego wypadku i żyła i jeszcze powiła kociątka. To, to, co jej się teraz przydarzyło, ja odebrałam jako już ostatnie jej chwile, ale ona nie, nie, nie wybierała się na tamten świat. Ja jeszcze tylko zapytałam się pani weterynarki, czy pani wspominała o operacji? Bo ja myślałam, że trzeba będzie ją rozciąć, żeby ją wyczyścić. Ona powiedziała: Nie, jakiej operacji? No ja, Uf. No i wyszło, że eee, są w stanie. Kicie postawić na nogi, przez lewatywę kroplówki dostałam ja, no i okazało się, że na drugi dzień muszę być z powrotem z Kicią na kontroli więc zatrzymałam się u mojej znajomej Kingi dziękuję jej też, boże, też Anioł jak mnie wsparła niesamowicie i to jeszcze z pracy E, e, cia, znajomemu, który woził mnie i naprawdę jeszcze raz dziękuję Marcinowi, który woził mnie z kicio. W sumie trzy dni pod rząd z kicio jeździłam do weterynarki. Już trzeci raz to było, żeby kupę wygrzebać ręcznie z tyłka, ale w międzyczasie wszystko zadziałało i dosłownie przed e, ostatnią wizytą się załatwiła. E, tak więc ostatni trzeci dzień, czyli w zeszłą sobotę. Mm, została wyjęta jej, jej wenflon i igła e, do wenflonu, i, i została wypisana do domu z zaleceniami dietetycznymi. A co z samochodem? Ja byłam przekonana, że poszła mi skrzynia biegów. E, ostatnio na live, jak się chwaliłam, prawda, widzu, niezawodny kontrolki. Los mi dał ptyczka w nosek. Nie potrzeba żadnej kontrolki. Po <laughs> prostu coś odpadnie. Okazało się, że przy kole coś zostało uszkodzone i się obłamało, pękło. Mechanik sam nie jest pewien, by zobaczył, że tam jakaś gałąź jest, że mogła po prostu zablokować i jak dałam gazu, to po prostu to wyłamało. Nie wiem, jak się ta część nazywa, ale ja byłam przekonana, że to jest skrzynia biegów, a skrzynia biegów to są koszty poważne. Okazało się, że to nieskrzynia biegów. Podejrzewał, że napęd, yy, ale nie napęd, po prostu przy kole, yy, znaczy pośrednio napęd i dlatego nie, by, biegi, nie, nie, nie koła nie, re, nie reagowały na biegi. Yy, naprawione to jest. Samochód już jest u mnie. Ta przykra, traumatyczna ok yy, 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 sprawa z kicią, z samochodem, yy, stała się okazją do zobaczenia. Ilu serdecznych ludzi, wspaniałych ludzi, których yy, nawet nie znam, jest naokoło? Skorych do bezinteresownej pomocy, po prostu też nie mogących yy, patrzeć biernie na cudze problemy, na cudze yy, nieszczęście. I będę to hołubić i idę z tym w kierunku. <grym> Przesilenia zimowego i, i nowego roku w sercu z tym ciepełkiem, jakie otrzymałam. Trudne sytuacje lubią się kumulować. Jeżeli chodzi o pieska, to wyglądało to w ostatnich dniach tak, że e, Leni u mnie się stołował a na co dzień przebywał. Sąsiada. Tego, który już wziął wcześniej ode mnie słuczkę, która się notabene oszczeniła. Ma trzy małe szczeniaczki. Z tego, co sąsiad powiedział, to wszystkie będą miały domek. No i dzisiaj zadzwonił do mnie, że stoi sąsiad przy furtce i przyprowadził dla niego na smyczy do mnie. I mówi: Weź go, przywiąż, bo widzę, że stołuje się u ciebie, a u mnie przebywa cały czas, goni mi kury. Ja się pozamykałem, jak mogłem, ale on się po prostu przemyka jakimiś zakamarkami i patrzę, a on na podwórku. Ja na mojej posesji, ale niego też nie mogę trzymać na wolno, bo. Nie dość, że mam przerwę między bramą yy, a, a gruntem, yy, którą sukcesywnie próbowałam zmniejszać, to ten pies się po prostu podkopuje. Więc, żeby to zaklejstrować, musiałabym nawieść tłucznia bodajże, bo przez ziemię to się podkopie. I powiem tak, serce mi się kraje, bo nigdy, przenigdy nie chciałabym mieć psa na łańcuchu. Ten pies wybrał sobie kogoś innego, w sensie on nie chce tu być. To nie jest miejsce dla niego. On tak uważa. Pies, leni. Wybrał sobie sąsiada, który niestety nie może go przygarnąć, bo już ma suczkę i maleństwa. W sensie tak, został odrzucony. Już tyle razy u mnie nie chce być na moich zasadach: no w sensie ja nie mogę zmienić trybu życia. Nie mogę zacząć koczować na podwórku. Mam pracę zdalną, długie godziny w domu. E, może znacie kogoś, kto by chciał, to pocieszne zwierzę. Jest bardzo wesoły towarzyski. To raczej osoba taka, która by chciała z psem być non-stop która by chciała, żeby chodził za nią w krok, krok, który, która chciałaby się bawić, rzucać patyki, chodzić na spacery, to ten pies jest stworzony do towarzystwa człowiekowi. Właściwie przylepa. Też potrzebuje osoby, która będzie go głaskać bez przerwy. Niestety u mnie tego wszystkiego nie może dostać. Dwa dni później, pierwszą dobę pies na łańcuchu spędził w budzie, bo chyba był zmęczony koczowaniem, mu sąsiada na podwórku, gdzieś w krzaczorach, na świeżym powietrzu, na mokrym śniegu. Drugą dobę był niespokojny, a ostatnią noc był jak potępienie, z nikt nie spał, więc postanowiłam go... Spuścić ze smyczy, z łańcucha, ale zanim to zrobiłam, to zrobiłam następującą rzecz. Uszczelniłam, czym mogłam, czym miałam przerwę między bramą a gruntem. No i chcę wam powiedzieć, że nie pomogło. Ta bestia po prostu odsunęła sobie te opony. I w... Wykopała kolejną tutaj przepust dla siebie. Jakby niszcząc mi ten podjazd, no i powiem tak, w szczęście. No, na pewno się wkurzyłam, zdenerwowałam, oczywiście uciekł do sąsiada. Więc jeżeli kogokolwiek z was poruszyła historia pieska, i czujecie, że chcielibyście go mieć, to myślę, że oferta nadal jest aktualna. Dzisiaj dokładnie mija tydzień od tego dnia, kiedy wiozłam ją do weterynarza Wszystko się unormowało Kicia czuje się dobrze robi kubkę regularnie i um, chyba możemy obydwie zrobić wielkie ów i zacząć myśleć o Zbliżającym się święcie i zacząć budować wesołą, radosną, świąteczną atmosferę. Mimo, że za oknem zielono, ale to jest piękne. To jest piękne, kiedy można zrobić wielkie. Uuu! Gruba pokrywa śnieżna stopniała. Mogę ocenić, co przeżyło te warunki. Takie dosyć już długo niespotykane, bo to naprawdę wyglądało jak taka dawna zima. No i kart żyje, jeżeli chodzi o środek. Natomiast te piękne liście się położyły. Jeśli chodzi o jarmuż Cavolo Nero, no to słabo, słabo znosi mróz. Właściwie on chyba jest kaput. odróżnieniu do tradycyjnego dla nas jarmużu, tu mam jeden egzemplarz, który przetrwał od wiosny i powiem tak, liście naprawdę są ok. Tylko ogólnie to miejsce dla niego nie było fajne, więc on jest taki trochę yy, mało imponujący. Ale powiem te listki można by śmiało wykorzystać. I chyba je wykorzystam do jakiegoś smoothie. Doskonale mrozy i śnieg yy, przeżyły te goździki ozdobne. A jak tam poplon, tu jest ten bobik. Najpóźniej przeze mnie ściany. Więc przeżył śnieg i mrozy, i w sumie w tym miejscu najmniej mi chodzi o nad, nadziemną część bardziej o podziemną, żeby trochę tą betonowatość rozbiły od wewnątrz. Jeśli chodzi o zimowe plony, to w tym roku dużo skromniej niż w zeszłym. Jeżeli chodzi o szczypiorek, to ten szczypior, taki cienki, yy, przemarzł i jest kaput, ale yy, przeoczone cebule wystartowały, i też yy, zaczęłam tutaj dokładać te cebule, które yy, w przechowywaniu zaczynają puszczać pędy. Więc to jest dla mnie teraz źródło szczypioru na przykład do jajecznicy. Tak jak wspominałam, na trybule można liczyć właśnie yy, stopniała czapa śniegu, pod którą leżała. No i wygląda cudownie. Tutaj yy, w tej skrzyni, w której miałam oregano. <ścoughs> I lawendę, pies zrobił sobie legowisko, i nie wygląda to imponująco, ale może do wiosny się odrodzi, na wiosnę. Ale wracając do tego, co mogę zbierać, to jeszcze Tymianek, świeży. No i to byłoby na tyle, bo jeżeli chodzi o roszponkę, którą tu wysiałam, to jest taka malutka wschodzi. Tu przesadziłam endywie, która no, nie jest imponująca, chociaż żyje. Tu są sałaty, prawdopodobnie jakieś, które kiłkują i jakoś żyją, ale no, nie wiem. Tu cykoria, którą przesadziłam, no też nie bez mało imponująco. No i kolejna oprócz bakłażanów, coś na co się uparłam, to są pak choje. Te największe przed mrozami zebrałam i zjadłam ze smakiem, natomiast te malutkie zostawiłam, no i zostawiłam w sensie, żeby zobaczyć, no w najlepszym razie nawiozą po prostu tą skrzynię. I powiem tak, ostatnie mrozy i śniegi nie zabiły ich, ale wyglądają żałośnie. Oj, marzą mi się dorodne pakczoje. Także będę próbować do skutku. Um, ale chyba zacznę późnym latem, bo na wiosnę jest za sucho i za szybko się robi ciepło. I one idą po prostu w kwiat. Więc chyba szkoda nasion, szkoda zachodu.